wpadam właśnie do bazy widzów. Ojojoj, jestem gdzieś w środku. Ej, całkiem spoko wygląda ta baza. Jest jakaś taka duża przestrzeń, coś tu idzie. Jestem z urzędu skarbowego. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, ale dzisiaj znowu przyszedłem z waszym propozycją. I z tego komentarza wybrałem dzisiejszego trolla. Urząd skarbowy troll, lecimy. Więc wszedłem od razu do losowej bazy. Przyszedłem na kontrolę. Jestem z urzędu skarbowego. Wszyscy się patrzą, co? Napisała Lena. To tutaj dowodzi. Nie, co jest? Bartek M. Moc. Czy wyznaczył jakiegoś jednego lidera, z którym będę rozmawiał? Co, że tej nie ma w tej bazie lidera? To w takim wypadku by to mieli jeszcze gorzej. Chyba nie mają lidera? Nie ma go. W takim razie proszę za mną. Dobra, idziemy. Kto to? Dobra, kolejny przyszedł. Typ się tutaj dołączył do paczki. Po co wam taki wysoki sufit? Czy macie pozwolenie na to? Aż się chłop popatrzył w górę przez chwilę sprawdzić, czy serio mają taki sufit. Tak. Chustek. Tak. No, nie wydaje mi się. Dobra, lecimy dalej. Farma villagerów. Czy to w ogóle legalne? Przetrzymywać ludzi? Nie wydaje mi się. Oni wszyscy mają mindfucka. Oni chyba kompletnie nie wiedzą, co się dzieje. Nie wiedzą, kim jestem, bo wbiłem na totalnie fejkowym koncie. Dobra, tutaj powiedzmy, że nic nie jadł, że się może przyczepić, chociaż jednak kolorowe owce. Wiecie, że najpierw trzeba zebrać wełnę, a potem dopiero kolorować? Fajne, co nie? No nie wydaje mi się. Pamiętam, jakieś była drama o to, że jakiś influencer przefarował swojego psa na różowo? Potrzebujemy kolorowego barwnika. To kupcie jak normalni obywatele. Dobra, i tutaj dalej to jest tylko trzcina cukrowa, więc zawracamy. Idziemy teraz w drugą stronę. Chustek tutaj w ogóle, nie wiem, kim jest Chustek, ale bardzo tutaj się zaangażował w to wszystko. I najlepsze jest to, widzowie, że każdy z was mógłby zrobić to samo, co ja. Czyli przyjść do bazy i udać kogoś z urzędu skarbowego i to by nie miało sensu, ale widać zadziałałoby raczej. Dobra, zróbmy teraz tak, legalnie. Otwierajmy sobie skrzynki i sprawdzajmy, co w nich mamy. Jak widzicie, nikt mnie nie bije. Nikt nie ma nic przeciwko. Tutaj jest bardzo dużo rzeczy w sumie. Czy odprowadziliście podatek od złota? Tutaj są jeszcze beczki w ogóle jakieś. Co jest? Itemy oceanów. Tyfy Prismarine Crystals. Ozdoby. No to niezłe ozdoby. Znaczy, te płyty. Ale baza jest bardzo fajna. I najdziwniejsze jest dla mnie to, że się nikt z tej bazy nie wyrzucił. Co to są za tabliczki? Prace w gildii. Pomagier budowy Bartek Moc. Okej, czyli tutaj mamy wszystkich budowniczych. Wszystko w porządku? Nie wydaje mi się. Wasza działalność jako budowniczy nie jest zgłoszona. Jak wchodzisz do pokoju, robisz puk-puk. Co to jest? Co to znaczy? To są zasady. Ale on serio ze mną dyskutuje. Miałem go być totalnie losowym gościem. To nie jest ważne. Słucham? Czy przyznajesz się do roboty na czarno? Chyba będziemy musieli się pokłócić. Tak mówię zawsze, kiedy jest się niemiłym. Co to jest? Aha, to jest akwarium takie. Dobra, tutaj jest w ogóle spoko pokój z do Netheru. Tutaj w ogóle cała baza jest spoko. Jest duża, jest dużo tej ludzi. Recepcja. Zaraz, co to jest? Pacjent numer 1? O czym mowa? Jaka praca? Jaka praca? Podobno jesteś tu budowniczym. Pytam się, czy twoja działalność jest zarejestrowana w KRS? Co ty tu robisz? Wynoś się. Gosia jako jedyna zebrała się na odwagę, żeby do mnie napisać, że hej, w sumie to powinieneś stąd wyjść. To jest w ogóle chyba jakiś ich mini szpital. Spróbujemy na koniec od nich wyłudzić itemy. Jaka działalność gospodarcza wpisana w KRS? Prawo mówi jasno. Jeżeli dopuszczasz się pracy, to musisz albo być zatrudniony, albo mieć własną działalność. Bądź też spółkę z o. Gdzie jest napisane, że są prace tu? Dobra, on chyba chce dowodów. Czy oni zniszczyli te tabliczki, czy mi się tylko wyda? Oni zniszczyli te tabliczki. Na szczęście mam zdjęcia. Dobra, idziemy dalej. I teraz wydaje mi się, że jestem delikatnie zestresowani. Chustek, co to jest? Pokój Gosi. Gosia? To ta... Oj, Gosia, to jest twój pokój? Gosia? Czy ty też prowadzisz tu nielegalną działalność? Grzecznie, Zosia. Tak, dokładnie. Nie, i inni też. Wydaje mi się, że nie macie racji. Ale ok. Sprawdzamy kolejny pokój. Co to jest? Tutaj w ogóle to nie jest podpisane. Aha, tu jest pokój z dziurą na korytarz. Okej. Okay. Pokój Bartek Moc. Bartek Moc, czyli budowniczy. No jak widać, budowniczy... Lena plus Bartek równa się miłość? O, jak słodko, mają swoje dwa kwiatuszki. Chyba, że jeden kwiatek to Bartek, a drugi to Lena. W takim razie nie rozumiem, dlaczego jest zbieżność nazwisk z osobami, które tutaj mieszkają. Idziemy do kolejnego pokoju. Ej, tu nie ma
pokoju. Okej, zostałem oszukany. Pokój Leny. Lena, dobra, widać, że Lena ma tutaj jeszcze gorsze warunki niż budowniczy. O, pokój chustek, proszę bardzo. O, jaki ładny pokój. Czy świnia jest zarejestrowana i ma zrobione badania? Wydaje mi się, że nie. Chłopcy na nią wsiadł. Chyba chcę ją wyjechać z tej bazy. A tutaj jest... O, proszę bardzo, krzesło Gosi? Co jest? A reszta krzesła to już bezimienni? Chustek pisał, ech. Jak dla mnie sprawa prosta. Musicie zapłacić karę. Jaką? Adekwatną. Po prostu. Ja szczerze chciał zabić, ten mnie uratował. Chyba to mogło być. Chustek napisał, że okej. Wyliczmy sobie, co poszło nie tak. Chustek, praca na czarno. Świnia, pewnie bez badań. Farma ludzi, nielegalne. Sufit, za wysoki. To będzie 10 bloków żelaza. Ale inni też mają farmę ludzi. Inni też ponoszą konsekwencje. Albo 10 bloków żelaza, albo 10 diamentów. Proste. To proste, no. Widzę, pamiętajcie koniecznie, bo już o tym się nie mówiłem, ale zostawcie łapkę w górę w tym momencie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów i piszcie swoje propozycje na kolejne trolle. To może być kwarcu? Nie. Aha, a co jeśli nie zapłacimy? Okej, oni się chcą buntować. Musimy jakoś przyznać to, żeby nam dali itemy. To wrócę tu z panem komornikiem. Czy ja powinienem tak napisać? Nawet nie próbuj. Jestem chyba otoczony przez gang świeżaków. Jak damy za mało żelaza, pozbędziemy się tych niedomówień. 10 diamentów. Bartek pyta, co jak dadzą za mało żelaza. No to wtedy nie będzie zapłacone. Nie. To będę niestety zmuszony poczynić wobec was konsekwencje. Dziękuję za rozmowę i powodzenia. Dobra, i po prostu sobie wyjdźmy. Ja mam w ogóle taki kubraczek na sobie zielony, żeby można było jakoś odróżnić. Mogliście zapłacić. A tak to już wam współczuję. Muszę delikatnie wyjechać na ambicje, okej? Okay? Dobra, zapłacimy! To czekam. Chyba jednak i przekonałem. To jest to, co powiedziałem. Czyli, że wyjedziemy im po prostu na ambicje. Co oni robią? Oni tak, oni serio dają 10 bloków żelaza? Co jest? Ej, to chyba ile tam było? 10 bloków żelaza lub 10 diamentów. 10 bloków żelaza to takie 90 żelaza. To w sumie całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że to czysty skam. I ludzie dobrowolnie mi to oddają. A jak zabiję świnie, to 12 za krzywdzenie zwierząt. To nie? Dobra, i teraz zobaczmy, ile mi to żelaza rzucił 10 bloków. Masz, macie, farta, w sensie. Nic wam nie grozi do następnego. Ale proszę zmniejszyć ten sufit. Inni też chcą mieć miejsce na bazę. Dobra, i teraz chyba wychodzi na to, że legitnie ulotnie się z ich itemami. Tak, widzowie, god damn. Widzicie, wy przychodzicie do baz innych i je po prostu okradacie. Kiedy czasem wystarczy po prostu... Zaraz, gdzie ja jestem? Aha, tu jest wyjście. Czemu oni idą za mną? Idą mi otworzyć. Czasem wystarczy po prostu trochę pomyśleć. O, to jest jakaś łódka. Dobra, odpłynę ją sobie. Więc w takim wypadku, widzowie, chyba nie zostało nam nic innego, jak pójść do kolejnej bazy i sprawdzić, jak zareagują na to inni gracze. Jesteśmy nad kolejną bazą, tym razem nad bazą koksów. Zobaczcie to. Uwaga, wchodzę tutaj i zobaczcie, jest jeden nedrytowy typ. Jest 4 nedrytowych typów. Witam. Tu urząd skarbowy. 4 nedrytowych w jednej bazie. Oni wyglądali, jakby się szykowali gdzieś do wyjścia, ale nie tak szybko. O, o, jakiś obcy to. Kto to? Jestem z urzędu skarbowego. I co teraz? Robię kontrolę. Dobra, na razie żyjemy w bazie nedrytowych typów i jeszcze nas się nie pozbyli. Tutaj mamy farmę wil... Ojoj, ej, to jest chyba najgorszy, jaki widziałem. Oni są zmuszeni do ciągłego pływania. Dobra, idziemy dalej i rozlodnijmy się. Co tutaj może być takiego? Ej, co jest? Ile tu jest członków bazy, że to się jeszcze trzyma? Diaksy może dla pana? Rozliczymy się na końcu. Oni już mi oferują diaksy, a jeszcze... Ej, on mnie uderzył, on mnie chciał... Cornel 512XD. Chciałeś mnie zabić. Nie, laki mam. No dobra, przejdźmy się dalej. O nie, idę za mną, jaka w ogóle obstawa, ej. To tutaj, nie wiem, ale coś. Co to jest? Klub Gogo. Co znaczy klub Gogo? Klub Gugu? Nie wiem, może klub dla bobasów? No bo kto mówi Gogo i Gugu? No bobasy mówią Gugu. Nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, więc przejdziemy do dalszej części bazy. Rozglądamy się dalej. Myślę, co
tutaj na nich wisiąć jaki haczyk. Ej, urząd. Panie z urzędu. Proszę się, on ma głowę smoka. Co jest? Dobra, nieważne. Odprowadzamy podatki. Czy wiecie, jaka jest norma sufitu na serwerze? Ja ten traktor spłacę. 5 bloków. 4 bloki to max. U was jest 4,5. O pół za wysoko. O tej Shulkerbox. Dzień dobry, ale Shulkerboxa nie bierzemy. Sprawdzamy skrzynię, co tutaj jest. Proszę mnie nie bić. Mam pełne prawo do sprawdzenia bazy. Ziemniaczki dla pana. Ej, wiecie co? Ja naprawdę, widzowie, nie wiem, dlaczego te trole są zawsze takie proste. To się zawsze udaje. Dobra, tutaj nie znalazłem nic, do czego można by się było w teorii przyczepić. Aha! Mam tu coś! To wy go nie znacie? Oni myślą, że ktoś z nich mnie zna. Sztandar! Jak widać, kradziony. Myślałem, że to ktoś z bazy. Oni dopiero teraz ogarniają, że nikt mnie nie zna. Nie zabijajcie go. Też tak myślę. Zabijam go, random. To random z urzędu. Nie random z urzędu, tylko kontrola z urzędu. Proszę go nie bić. Dobra, przynajmniej git, że jest ktoś, to panuje nad ich zapędami. Sprawdzam dalej. Dobra, tutaj chyba nie ma nic, do czego można byłoby się przyczepić. Tutaj tak samo. Łopata wydajność 1. To może było się przybić do tego, żeby dać na łopatę wydajność 1. On kradnie mordy. Ej, oni myślą, że ja kradnę. Ja? To u was był kradziony sztandar. On obchód robi. Oni myślą, że najpierw przychodzę zrobić obchód po bazie, to ja im ukradnę. Jak kradziony? No był ukradziony. Ten. Ej, oni się biją między sobą. Co jest? Więc pytanie. Czy kradzież to zawód? Tak. Co jest? Bycie złodziejem to praca? Tak! Co jest? Oczywiście. No akurat nie. I jest to tak zwana robota na lewo. Bez odprowadzania podatków. Mój chłopak tu wbije. Co jest? Chyba tutaj naprawdę się zbierają, żeby przedyskutować, o co chodzi. Mówisz, co chcesz, albo się żegnamy. Mam 3 serca. Radzę uważać. I Fifikowskis? Jedna sprawa. To nie ty tu zadajesz pytania. Trzeba odwrócić kota ogonem, żeby jakoś móc przebrnąć do dalszego partu. Jak widzicie, część z nich jest mega zdziwiona i chcą mnie po prostu zabić. Oni myślą, że ja kradnę. O, pan zielony! Ej, czemu oni go biją? Ej, czemu oni go zabili? Ej, co jest? O nie, oni przyklinają! Co robicie? Oni się biją między sobą. Wytwy. Chyba jakaś tutaj drama wynikła. Jakby pewnie trudno jest żyć w bazie, w której wszyscy mają drytowe zbroje i kozaczą. Chłopaka mi zabiłeś! O Jezu, ty widzę, że myślałem, że random. Chłopak. Ja widzę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo grubo. Przepraszam. Możemy się skupić na tym, co ważne? Co ważne? Obchodzenie podatków. Tu popełniliśmy morderstwo. To było ważne. Nie, no podatki są zawsze ważniejsze w Polsce. Nie. Jesteś świadkiem. Ej, co jest? Podatki płacimy. A sufit na 4,5 kratki to co? Powiem jasno. Naliczam wam karę. Poproszę 10 diamentów za ten za wysoki sufit oraz 5 za kradzież własności intelektualnej. Nawet nie napisałem jod na końcu. Właśnie cię powiem, że bardzo trudne słowo. Mi nazywają odpałkiem. W sensie, że chyba sugerują mi cheatowanie. Ej, zaraz, czy im dadzą te diaksy? Ja się znowu palę. Dejem, czemu oni to robią? Wiesz co? No nie wiem. Dogadamy się, chodź. Mogą być emeraldy w większej ilości? Emeraldy to 5 do 1, czyli 50 emeraldów. Mam 20. 110 diamentów. Ja cały czas jakby taką samą kwotę wyłudzam. Okej, jak tak chcecie, to macie już duży problem. Proszę mnie uwolnić w tej chwili. Inaczej pożałujecie. Oj, mnie topią. Ej, przepraszam. Ok, mieliście szansę. I zapili mnie. Damn. No cóż, widzowie, no pykło jak pykło, to znaczy w wypadku pierwszej bazy pykło, w wypadku drugiej już miałem te emeraldy i część widzów chciała mi chyba szczerze zapłacić, ale wyszło, że finalnie nie. Ale spokojnie, bo urząd skarbowy nie tylko przychodzi do was, do domu i mówi, skąd były na to pieniążki, a na to spróbujmy na spawnie nakryć kogoś na wymianie bez podatku. Okej, wchodzę z jakiejś wymieniarki. Witam. Uratujesz chlebki?
wiekiem 10 dni? Co jest? Czy prowadzi pan wymiany? On próbuje uciekł. Dzień dobry, co tu robisz? Hejo, tol totix. Prawie jak toj totix. Nie wiem, stoję. Skąd masz rzeczy na sobie? To jest dobre pytanie, bo ta Alex wygląda jak noob. Skąd masz rzeczy na sobie? Nie wiem, co? Co to w ogóle za wytłumaczenie? A odprowadziłeś od nich składkę? Od kogo? Od rzeczy, które pozyskałeś w nieznany sposób. Toltotik jest zmieszany. Hełm i tarcza. I miecz. Jeżeli się wzbogaciłeś, to musisz się podzielić. Tak działa prawo, które egzekwuje. Same trudne słowa na dzisiejszym odcinku. Damn. Pozyskałem, bo ktoś sprzedał. I nie zapłaciłeś składki. Rozumiem. Proszę mi to oddać. Spłaciłem. Proszę mi to oddać. Zapłaciłem, nie oddawaj. Proszę mi to oddać. Sajperka, chcesz mieć komornika na głowie? Zapłaciłem. Toy-toy-x. Toy-toy-x, toy-tot-x. Kurde, pomyliło mi się. Zapłaciłem u komornika wczoraj u Pio. W takim razie skonsultuję to z administracją. Lecz jeżeli kłamiesz, to przyjdę do ciebie i wezmę te rzeczy siłą. Dam. Dawaj je. Teraz. O tu, co jest? Jak coś to soj? Chodź. Gdzie mam za nim iść? Czy on serio chce oddać kilka rzeczy? On wyrzuca tam itemy. Dobra, wziąłem i wróciłem. Czy to o to chodziło? Dostałem 20 kopru i jeszcze to. Okej, patrzcie, nie zdążył. Wykiwałem go na itemy. A reszta? Miecz daj. Znowu wziąłem i wróciłem. Ja nie wziąłem, się stało zbyt szybko. Oj, i mam. Co to? Oskamować z kamery, to jest najgłupszy z kamery, jakiego w życiu widziałem. Kto by się rzucił po grasa? Czemu ma w ogóle gras w ręku? Przecież nielegalny item. Znaczy, no okej, Silk Touchem można to zebrać, ale on i Silk Touch, no nie wydaje mi się. Dziękuję za spłatę. Dobra, zostawmy go. A zamiast tego mamy 3 ciastka, 20 kuperu, węgiel i 3 deski. Zawsze coś, ale w dzisiejszym odcinku zarobiliśmy o wiele więcej już w pierwszej bazie. Ta cała akcja przypomina okradanie dziadków metodą na wnuczka. To znaczy niby takie głupie, ale patrząc po tym odcinku, działa. Nawet czasem najgłupsza rzecz. Więc zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc do jutra. Yo!